Charles Bukowski, jak Łazarz. Nieznany czas i miejsce. Twojej śmierci pozostaje zagadką, prawda? Podobnie jak sposób umierania. Możesz odejść, wiążąc sznurowadło, a możesz też odejść z nożem w brzuchu. Możesz odejść w trwodze. Możesz odejść w spokoju. Możesz odejść trwogi ani spokoju nieświadom. W szpitalu okręgowym Los Angeles mój oddział sąsiadował z salą operacyjną. Miałem kłopoty ze snem i często zdarzało mi się nie spać między 3 a 6 rano. A wtedy właśnie wywozili ciała na wózkach, ciała pod prześcieradłami. Otwierały się drzwi i najpierw wyjeżdżała głowa, a za nią reszta. Na wózku, który popychał pielęgniarz w bieli. Zawsze liczyłem te ciała. 1, 2, 3, 4 i tak cholera. Co noc. Nie musiałem liczyć baranów. Miałem coś lepszego. Pewnej nocy pobili rekord. Przynajmniej za okres mojego pobytu. Bo doszli do 8. Cierpliwie czekałem na 9, ale jakoś nie dopisała. W końcu wzeszło słońce, jednakowoż zagrzechotały więc baseny, a pielęgniarki zaczęły ponuro dowcipkować i narzekać na domowe kłopoty. Leżałem na specjalnym oddziale dla pacjentów w rozpaczliwym stanie. Wszyscy kolebaliśmy się na samej krawędzi, niektórzy z nas w końcu przez nią przelecieli. Ale te odejścia, przynajmniej w czasie mojego pobytu, nie były krwawe, wstrętne czy choćby dramatyczne. Wszystko to miało w sobie nawet nutkę nudy. Panie Williams, czego nie idzie? Panie Williams! O, już go nie ma. Żadne łóżko długo nie stało puste. Zmieniano prześcieradła i Williamsa zastępowała panna Jones, a po jej śmierci zastępował ją pan Wong. Co rano schodziło słońce pałające jak na urągowisko i mieliśmy mnóstwo czasu do stracenia. Wszyscy za daleko już odeszliśmy, żeby jeszcze rozmawiać, więc słychać było tylko rzężące oddechy, a czasem kaszel albo jęki. A niekiedy żałośnie słabym głosem ktoś miauczał. Siostro, siostro. Opuściłem to miejsce, ten pałac śmierci, nie patrząc wstecz. Szedłem między łóżkami, a potem w dół po wielu schodach. Nie wiem ilu, nie liczyłem. I wreszcie frontowymi drzwiami na ulicę. Z baru tuż obok zadzwoniłem po taksówkę. Przewiozła mnie przez most nad niewidzialną rzeką Los Angeles, a potem w ten sposób wróciliśmy do mojej dzielnicy. To było błędne uczucie, nareszcie się wydostać. Zapłaciłem taksiarzowi i poszedłem chodnikiem. Miałem jeszcze swój klucz, więc wsunąłem go w dziurkę. Otworzyłem drzwi. Pokój był na piętrze. Szło się po stromych schodach. Pies przywitał mnie w pół drogi, był duży, skoczył na mnie radośnie, smagając powietrze ogonem jak wężem w ogniu. Byłem jeszcze słaby, więc o mało mnie nie przewrócił. Potem dalej szedłem schodami w górę, długim korytarzem i wreszcie do małego pokoiku. Siedziała na kanapie, paliła papierosa i czytała czasopismo. Spojrzała na mnie ze zdziwieniem. Jezu, dlaczego nie powiedziałeś? Spytała. A o czym tu mówić? Jest piwo. Wstała, szybko poszła do kuchni z niewyraźnym uśmiechem, spoglądając na mnie przez ramię.